kubeczek? Tak, podziwiam. Jaki stylowy kubeczek, ładny żeś dostał. Tak. O, to z pozdrowieniami dla Tomka. Tak jest. Marcinio, gdzie jest? Nie przyszedł, przyszedł Łazenka. O nie, nie przyszedł. Dzień dobry. To jest. To też kadr idealny. Dobrze. Na żywo jedzie? Szast? Na żywo? No online tak. Zapala to prosto satelitą. I do chaty na wideo nagrywamy. Nasowanie dobre. No to co, no to witamy was serdecznie. Prosto z Dębinki. Pierwszy dzień zawodów. Zestawy wywiezione. Michał kawko, ja piwko. Jak już kawy już się dosyć wypiłem, więc na razie mi starczy. Czekamy. Troszeczkę wiatru, troszeczkę słońca. Co tu więcej? Siedzimy, czekamy. Pijemy. Cięcie. Dobra, już kręci. Pierwsza ryba zawodów? Przez nas. Karpin Poznań. Ryba oczywiście wspólna. Piękna robota Michała, mojego kompana wiernego. A, wypraw wędkarskich. Ram pam pam pam. Kochani fani, zdradzę wam na co wziął, ale w niedzielę. Teraz nie będę mówił głośno. No co, ryba by się przydała, woda by się przydała do ryby. Chwilę go przykryjemy. Gdzieś pauzę robimy coś? Czy? Nie, 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 nie. Dobra, zapraszam mój team tutaj. Chodź Pancia. No chodź tutaj koło nas. Chodź Michu. Dalej z... fotę i dyskotę. Fotę za chwilę. Ach, nie chcę się... Ja odpalam grilla, jak mam rybę. Uspokojmy go trochę, nie? Ja znowu dzieciaka usypiam. Lili, lili, laj! Tęsknął ci za tym? Nie. Zobacz, patrz, 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 nie chcę. Jeszcze taki, o. Ale jest pokaleczony, o kurde, cały tu ma rysę taką, że... No. Weźmy go. W drugą stronę. Chodźmy go tu bliżej. Pierwsza rybka. Którą mamy godzinę? 19? Około. Około. Pierwsza rybka zawodów. Jest pierwszy karpik. I działamy dalej. Tyle w temacie. Buła! Może pan wiatr, nie? Pierwsza kolacyjka na zawodach. Michał zapomniał talerzy. A on dekielek daje radę. Pokrywka, dekielek. Kiełbaska, bułeczka. Jak tam skarbie? Wypowiesz się trochę? Nie. Ja nie wiem. Nie masz słów na to wszystko? No, brak mi słów. Brak ci słów? No co mam wam powiedzieć, kochani? No jesteśmy
Śmieją się ze mnie. Kto się śmieje? Ten się śmieje ostatni, nie? Patrzcie, jaką mi kiełbasę zrobili. Zobaczcie, patrzcie. Wam przybliżę, o. Gang Albanii, czarna mamba. To jest. Warmus Bites, czarna mamba. Nie, zjem tą kiełbasę. Zjem ją. Nie ma problemu. Michał trochę przykucharzył. Powiedziałbym nawet przekucharzył. No problem. Mamy pierwszą rybę. Mamy pierwszą rybę. Około 8,5 kilo. Jemy sobie kolacyjkę, grill się pali, rampam pam pam. Idę wam pokazać. Kaszaneczki sobie robimy, kiełbaski. Mało wyjściowe jest, tak kurwa, patrzeczkę. Kaszaneczki sobie robimy, z kapustą w środku. Nieważne, te zdjęcia są takie niewyjściowe. Co wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Mogę wam życzyć tylko smacznego. O, worek na śmieci, pamiętajcie wszyscy, worek na śmieci zawsze na rybach musi być. Nie śmiećcie, nie zostawiajcie śmieci na łowisku. Bo przyjedziecie po kimś, kurwa, będzie znowu gnój. Ram pam pam pam. Zestaw ląduje dzisiaj. Ponieważ tam są jakieś różne krzaki, to żeby nam się haczyk gdzieś tam nie zahachmęcił, to go ładnie ułożymy. Dobra, teraz coś jeszcze tutaj dołożymy. Sądą płyniesz? Fajna sprawa to, nie? Michała pomocnik to jest. O, dwa. Po
poszło. Teraz chyba poszło, nie? Idzie, idzie. Widać na monitorku. Niecałe 2 metry głębokości. Jakby tu położyć, co myślisz? Czy to się podpłynąć bliżej? Ja bym dał Michu bliżej wyspy. Zaraz tam może jakąś gałązkę, widzisz? Zobacz sobie tu. Przed tą właśnie, trochę daj w prawo może, delikatnie. Już teraz położę. Aha, już puściłeś. No, ale trochę spłynęło. Ale będzie dobrze. Akurat chyba, zobacz, bo to miałem czysto, na ogórku. I nie wiem, czy w te chwięfy nie wpadło, wiesz? One tam chodzą, te ryby. Ale też, wiesz, tu jest czułość taka. No, można było troszeczkę dać w prawo. No, to by grzebę, myślę.
dobra, dobra, dobra. No Jezu, dalej, tutaj karty. Pierwsza noc za nami. Trzy rybki. Który jest mój? Obydwa. Obydwa? Dwóch naraz nie zrobimy, nie? Zwrócimy im wolność. Super. Dzięki. Dzięki wielkie. Chujowo. Bo to się wytnie. Ojejku. Siemanko. Jesteśmy przed pierwszą nocką. Znaczy, przepraszam, przed drugą. Chciałem powiedzieć po pierwszej nocce, a przed drugą. Mamy na chwilę obecną 4 ryby o łącznej wadze 35 kg. Także nie najgorzej jak na jedną dobę. Walczymy. Michu, co tam dobrego robisz? Tosty. Tosty? Będziemy je tak... Jak to, co będziemy robić? Małpić. Małpić. Jakieś tam widzę cebulka, zioła prowansalskie, tak? Co tam jeszcze masz ciekawego? Trochę skwida. Nie, wiadomo. Musi być, dobre jedzonko to podstawy. Idę trochę do Michała tu. Chcę wam pokazać. Usiądź tu na łóżku jak człowiek. Dobra, no tu mnie też dobrze widać. Siema. Siedzimy sobie. Jest godzina, nie wiem która, 20? 20.24 dokładnie. 20.24. Ogólnie całe dwa stawy. W miarę regularnie łowią rybki. Chyba dwie albo trzy ekipy tylko nie mają ryb. Także nie jest źle. Michał robi sobie tosty. Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. No i co tu jeszcze? No siedzimy, działamy. Zostawy przywieźliśmy na noc. Czekamy. Niestety właśnie się dowiedziałem jakieś pół godziny temu, że... Mimo tego, że miałem mieć wolne, jutro muszę niestety jechać do pracy. O godzinie drugiej muszę, w nocy oczywiście, muszę się zerwać z namiotu. I... No ale siła wyższa, nic nie poradzimy. Tak to w życiu jest, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tyle. Siedzimy sobie, działamy. Deszczyk trochę popadał dzisiaj. Ale ogólnie w porównaniu do dnia wczorajszego nie jest aż tak najgorzej, bo wczoraj w miarę mocny wiatr był,
dzisiaj troszeczkę spokojniej. Liczymy na to, że jutro będzie jeszcze lepiej, ale deszcz nam ogólnie nie straszny. Najważniejsze, żeby brania były, nie Michu? Czekamy dzisiaj na Big Fisha. Tak, Michał chyba najprawdopodobniej ma w tej chwili największą rybę zawodu złowioną, 11800. Chyba, że jesteś koledze obok moją większą, jest to bardzo prawdopodobne. Tak, ale to wyjdzie ale tak naprawdę. Ale to jest dopiero praniu. Pierwsza doba i wszystko się może zmienić, diametralnie obrócić. Dokładnie. Tak, nie ma się co podniecać, co spinać. Dokładnie tak. Grunt, żeby była dobra zabawa. I żeby było brania, ogromne brania, będzie fajnie. Oczywiście, że tak. Michał, jak ta małpa gotowa? Patrzymy. Taki sprzęcik. Pokaż nam do kamerki, co tam wyszło. O, są to ściki. Wracamy. To jeszcze ze słowa przypieszone. Jeszcze za chwilę. Musisz jeszcze trochę pomałpić. Tak po naszemu. No i co? Cztery wędki we wodzie i czekamy. Mamy po dwie rybki i bardzo fajnie. Najważniejsze, że każdy z nas ma rybkę. I na obiad dzisiaj była rybka. O, na obiad mieliśmy rybkę. Catering. Nie karp. Nie karp. Chyba dorszy. Też mi się tak wydaje, że taki dorszyk był, no. W takiej panierce chyba delikatnej. Smaczny obiadek. Pire takie, ziemniaczki smaczne. Suróweczka do tego. Dobra. Ale to już tam o pierdołach nie będziemy zadowalać, co było. Dokładnie, dokładnie. W każdym razie podsumowując, nocka przed nami. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, Marka. A my nie mamy ryb. Jak? O, lestępą. Wysiągamy futro. Może jedna stampa bierze sam raz. O. Cześć. No mogłeś złapać taką 18, byś rekord pobił. Gdzie jak miałem złapać, jak tydzień od pracy wróciłem? Ale tam chodzi mi wtedy, to tę 17, no to pół kilo więcej mogła mieć. 17,54. 17,54? Tak, 17,54. No to chyba jest rekord. Mam zdjęcie wagi jeszcze. No to chyba jest rekord. To jest rekord, bo się udokumentowane chyba, nie? Ryj zdeformowany. Ja go złowiłem kiedyś, tej. Ja go złowiłem kiedyś. Ja mam zdjęcie. Bo to jest mieszaniec z amurem. Uwaga, bo jeszcze kurde. Ale ładna ogon ma. Złote. Nie, lepiej wega. Dobra. Tu są lisy. Ale dzików. Co, żebyście nie biegali jak ty, jak konepka, nie? Dzików tu mieliśmy. Jak Jezus po wodzie. Pamiętacie? Na dwójce? Jak złapał Karpia? Takiego około 12 kilo. I wpierw zdjęcie. I mu się smyknął, kuwa, i do wody. A on jak Jezus po wodzie. 825. Ile? 825. 825. Dobra, zdjęcie i do wody. Ale te dziki nam kurwa fefra zrobiły. A były dzisiaj? No. Kurwa z 10 sztuk tutaj sobie wuchtowały przy tych krzakach. To dawno nie było już dzików tutaj. Tak, też tylko jak go podniesie tak z bliska, nie? Żeby było do filmu. Czekaj jeszcze. Ale my zrobiliście teraz. Wejście smoka. Weź. Tej, ale Wojtek wiederko zarobista. Tej kurwa gnoju. Chodzi o to. Za dużo wody do tego. Tak. Cztery dni te dziurki robiłem, żeby było idealnie. No. Daj go na grzbiet na chwilę. Wszystkie dobra, są napite. Przepraszam. Zabaj to wrazem albo tego, jak chcesz. No pan następny uparty. A mówiłem, wypuść go od razu, nie kłaść go do worka. Czekaj, bo... Znowu, kurwa. Wejdzie smoka! I znowu! Dobra, nie, ciebie. Wojtek. Co? Andrzej zdjęcie robi. Wejście smoka. Dobra, Andrzej, jeszcze Wojtek o mnie. Proszę, mam telefon ten. Dobra. Dobra. Dzięki. To? Kartka. Trzymaj na chwilę, Mateusz, to. Kartka. Kartka zaraz.
mapki, już wypuścimy go i... Ile miał? Czekaj, wypuścimy go już z naszej mapy. 820 plus, nie? Nie pan weźmie tego karpiesa, tam pan wyrzuci. Tam pan przy okazji go złapia. No wiesz, tak myślałem, jakby tutaj zrobić. Będzie chciał popłynąć? Za szybko chcę go zrobić. Cześć Michu, co robisz? Ciekawe, co mogę robić? Wbijasz jajka sobie. Kulki kręcę. Siadanko. Po drugiej dobie. Michał złowił karpia. Był też i przyłów. Z wielką, ogromną gałęzią wyciągnął Michał rybę. Ponad 8 kilo. Bułeczki, jajeczka. Michał nasz szef kuchni. Pogoda. Pogoda taka, jak widać. Idzie pancia do namiotu. Cześć pancia. No Wojtek. Co powiesz? Proszę. Wyspałaś się? Tak. Cieplutko? Tak, bardzo. Super. Czuję się czekasz, jak... czekasz na śniadanko? Oczywiście. Kawkę pij, póki jest ciepła. Pancia chyba jeszcze zmęczona. No co, ogólnie jesteśmy po drugiej nocce. Mamy 5 ryb na koncie. O! Chcecie wyrzucić, Michał? Tak, niestety jest kurwa reszta pieprzu. Przepraszam, reżyserze. Panie reżyserze. Co tam Michu powiesz jeszcze ciekawego? Mówię, że liczę na to, że dzisiaj w ciągu dnia też jakieś rybki padną. No więc właśnie. Tam było słabo w ciągu dnia. W nocy było jakieś tam branie. Gałąź, którą wyciągnąłem, zresztą swoją pomocą potem. Zaskoczenie. Idę wam pokazać tą gałąź, za chwilę wracam. Ciężka, mokra. Michała wyciągnięta gałąź razem z rybą. Proszę zobaczyć. Gruba, wielka gałąź. To jest moja noga tu, o. Żebyście sobie porównali. Masakra, ale ryba wyciągnięta. To jest najważniejsze. Jeszcze jakąś kropkę mamy na obiektywie. O. No gałąź petarda wam powiem. Masakra. Generalnie jechałem samochodem. Dzisiaj słyszałem w radiu, że ciśnienie idzie do góry. Przyszedł nas Jacek odwiedzić. No to musiał, słuchacie? Cześć Jacku. Cześć. Jak tam u was? Fantastycznie. Trzy spinaczki. Trzy spinaczki. Ile ryb? Ja ogólnie dwie, a ogólnie siedem. Ogólnie siedem macie ryb. Robię za statystę. Super, gratulacje. Dziękuję, dziękuję. A Michał wyciągnął oto z taką gałęzią dzisiaj karpia w nocy. Także... Ale co, nie chcieli poważyć z gałęzią? Nie. O kurwa, to bym bawę grał za wodę. Także dzisiaj jeszcze Michał mówi, że wyciągnie to lewe drzewo i będzie można spokojnie tam rzucać. A panowie obok pisze mają, tak? Podobno. Ale
Głodny pak, nie idę sobie. Siema, siema. No dobra, kończymy nagrywanie w oczekiwaniu na jajeczniczkę. Czas na konsumpcję. Tak jest. Dzień dobry. Wydaje, że mój mąż dzisiaj coś złowił. Dobra, dobra. Bez scenariusza. Co tam, lesteczki, co pijecie? Kole, Coca-Cola. A, to dużo cukru. A ty sherry, ta? Aha, jeszcze więcej cukru. No, no. Wygryzamy pizzami. Bardzo ładnie. Ciepło, zimno? Ciepło. Dobrze. Aha, coraz cieplej. Po tej coli, tak? Po tej coli. Oczywiście, że każdy no. Można po imprezie. No dobrze, dobrze, dobrze. To nie przeszkadzam. Mi się po prostu nie da. Nie przeszkadzam. Przychodzi, jest ten moment wytchnienia, kiedy rzeczywiście można trochę, jak to mawiają, odpiąć wrotki. Mesaja każdego dnia w sobie. Andrew, jedzie. Mamy kolejną rybę zawodów.
u Michała na zestawie. Na zestawie zestawu. Pokaż skarby tu na co. Orzech tygrysi i dąbelsik, ananasowy warmus. Piękna rybka. Mogę Michu pokazać do kamery? Jasne, dawaj. Michała ryba. Piękny karpik. Michał, przyjdziesz na chwilę? Dobrze, trzeba wychodzić jeszcze raz, kurde. Chwyć sobie go. O! Ładna Michała ryba, trochę go wyczyszczę. A weźmiesz moim telefonem, zrobię zaraz to zdjęcie. Taki ładny. Super. Bo tak. Słuchajcie, i ten, nie? O skarbkę. Jest na stoliku tam przywalona tymi tobołami. Paulina, tutaj pod tobą są karty. No, pod czym? Weźmie pan? To jest ta konewka fajna. Nasza. Jeden chyba blisko wody, kurwa. Druga. 7575. Dobra, sobie tu wyrzucimy, bo jeszcze zdjęcie zrobimy. No. Kto złapał? Michał. Michał. Jeszcze jakaś jest? Robię. Jeszcze jakąś? Tak, jeszcze jedną. Dobra. 7,250. Bardzo ładnie. Ty no? Na dwa nie umiem. Michał. Nie wiem, którego chcesz karpitę? Obojętnie. Tego piłkę? Piłkę, no. Piłkę. Dobra, tak, strach. Moim kuzami ona sobie. Oddaj im tą kołeskę. Znaczy ten. Te dwa, tak? Tak. Robię zdjęcia. Kręcisz? No. Dobra. Czekaj. Niedziela, godzina 10. Dwie ostatnie rybki. Na koniec zawodów. Obydwie złowione w ostatnie dwie godziny zawodów. Kończymy zawody z bilansem. Ile? 7 ryb, tak? Tak. Wagi jeszcze dokładnie nie znamy, ale około 60 kg chyba. Łącznej wagi mamy. Niech sobie dadzą buzi. I wypuścimy je do wody. Ten to miał. Poszedł jak rakieta. Dzięki Michu za wspólną zabawę. Do przodu. Oby tak do przodu. Jestem bliżej. Gratuluję. Miejsce 8. Nie było. Dawid Kosowski, Sebastian Czajka, dwie ryby, 15,60. Robert Dzieliński, Norbert Dzieliński, 3 ryby, 24,65. Brawo! Miejsce 6. Maciej Troszczyński, Mariusz Nowak, 4 ryby, 33,975. I teraz słuchajcie, najpierw powiem, kto jakie miejsca zdobył, a później od miejsca pierwszego będziecie przechodzić i sobie wybierać nagrody, tak? Mamy tak do wyboru namioty, to raty, my już jesteśmy. Cztery wędki, ta na najwyższą rybę jest wędka i tutaj jeszcze te krzesła. I teraz pojedziemy dalej. Miejsce pierwsze, drugie, trzecie, od czwartego miejsca, przepraszam, są nagrody. Miejsce piąte. Michał Wyrzykowski, Przemysław Zajda, 544, 525. Teraz jeszcze nie podchodzę.
wchodzimy, ale mówię. Miejsce czwarte, 54, 775, 8 ryb, Janna Pieralski, Łukasz Reszela. Miejsce trzecie, 3 kilo więcej, Wojciech Chorowski, Michał Moliński, 7 ryb, 77,75. I tutaj walka była zacięta, miejsce drugie, Tadeusz Radajczak, Jacek Marciniak, 11 ryb, 90,95 kilo. Robert, 10 ryb, 92,975. Największa walka była o największą rybę. Zwyciężył Bartosz Nowak, 12,05.